Jakie kryteria oceny ofert zastosować w przetargu na energię? W przetargach na dostawę energii elektrycznej kluczowym kryterium jest oczywiście cena. W sektorze publicznym obowiązuje zasada budżetowania. Na etapie postępowania przetargowego zamawiający wie, jaką kwotę w danym roku może przeznaczyć na tego rodzaju wydatek. Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wyboru ofert na podstawie różnych kryteriów. W wielu przypadkach cena jest jedynym kryterium, jakie stosują zamawiający. Co oprócz ceny może się liczyć w przetargu na energię? W specyfikacjach zamówienia, jakie zdarzyło mi się dotąd czytać, pojawiały się zazwyczaj dwa dodatkowe kryteria. Termin płatności faktury oraz procent odchylenia zużycia energii na wypadek sytuacji, w której zużycie będzie większe lub mniejsze niż założone na etapie podpisywania umowy. Coraz częściej zamawiający uwzględniają w postępowaniach przetargowych aspekty środowiskowe. To dlatego, że coraz więcej miast, gmin, instytucji realizuje działania proekologiczne. Jednym z kryteriów oceny ofert, które możesz wpisać do swojej specyfikacji, jest więc udział energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii. Do głowy przychodzi mi jeszcze jeden aspekt, który w kontekście sprzedaży energii elektrycznej ma duże znaczenie. To stabilność i wiarygodność sprzedawcy. Gdy sprzedawca znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej i wycofa się z rynku, zamawiający zostanie z problemem sprzedaży rezerwowej. Spodobał Ci się odcinek? Kliknij hashtag przetarg na energię i posłuchaj wszystkich, które dotychczas się ukazały. Niebawem kolejny materiał. Jeśli chcesz, bym odpowiedziała na Twoje pytanie, zamieść je w komentarzu.